Bardzo się cieszę, że mamy przyjemność dzisiaj zaprosić Państwa i otworzyć tą wystawę wyjątkowych zdjęć Opola powojennego. Te zdjęcia są wyjątkowe, bo są autorstwa wybitnego artysty, fotografika, pana Stanisława Bobera i są to zdjęcia przedstawiające niepowtarzalny klimat miasta z lat 50. i 60. Na tych zdjęciach, których 20 prezentujemy na wystawie, możecie Państwo zobaczyć miejsca, które wyglądają już zupełnie inaczej i ludzi z tamtej epoki, więc jest to wyjątkowa gratka dla wszystkich fanów historii naszego miasta. To jest kolejna odsłona współpracy Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu i miasta Opola. Nie pierwszą wystawę wspólnie razem otwieramy i myślę, że nie ostatnią. Tym razem poświęconą twórczości wybitnego fotografika Stanisława Bobera. Tutaj prezentujemy część prac poświęconych jego twórczości powojennej, związanej z Opolem, ale na naszej wystawie czasowej, którą będziemy prezentować od 14 listopada tego roku, pokażemy też jego wcześniejszą twórczość. To jest twórczość z Kresów Wschodnich, ze Lwowa, ze Stanisławowa. To jest kolejny fotograf, który bardzo nas inspiruje i też powoduje, że ta nasza działalność Muzeum Śląsko-Opolskiego, gromadzenie zbiorów związane jest między innymi właśnie z twórczością fotografików opolskich, którzy dokumentowali historię powojennego Opola. Oczywiście Stanisław Bober to nie tylko fotografie związane z miastem Opolem, ale z całym życiem społecznym, portretami, wieloma aspektami życia Opola. To dokumentowanie opolskiego środowiska fotograficznego jest dla nas bardzo ważne, zarówno pod względem gromadzenia zbiorów, opracowywania, a wreszcie prezentacji. Udało się nam teraz podjąć tę próbę zaprezentowania Państwu twórczości Stanisława Bobera, który przez 45 lat mieszkał w naszym mieście, który te swoje początki działalności artystycznej miały miejsce jeszcze na Kresach. Bo my go czasami właśnie kojarzymy z tą dokumentacją Opola tuż powojennego, czyli to zniszczone miasto jest nam dość bliskie, bo ono rzeczywiście, te fotografie się pojawiały w publikacjach. Na naszej wystawie pokażemy Państwu Stanisława Bobera w trochę innej odsłonie. Ja dodam tylko, że Stanisław Bober był osobą niezwykle dowcipną, niezwykle zdystansowaną, i mam nadzieję, że również to Państwo dostrzeżecie na wystawie. Ja też, będąc u głosu, chciałabym serdecznie podziękować rodzinie Stanisława Bobera, bowiem ta wystawa nie mogłaby powstać, gdyby nie współpraca i wsparcie córek pana Stanisława i syna i wnuczki. Oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy na wernisaż 14 listopada, to jest czwartek, na godzinę 18. I wtedy też, mam nadzieję, będą mogli Państwo poznać rodzinę Stanisława Bobera, być może w kuluarach porozmawiać i również bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo dziękuję.